Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo. Jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w Prison Architect. Tam, dam, dam, dam. Będziemy kończyli w tym odcinku te trzy bloki. I myślę, że zrobimy cały ten kawałek tu. To. Że uda się nam to ogarnąć, eksport nam pozwoli na to. Zresztą ogólnie, no. Eksport nam na to pozwoli, tylko kwestia tego, jak. W jakim tempie, nie? Tak, że tu nie ma problemu. Zastanawiam ją się bardziej nad tym, jak to tutaj rozciągniemy na górę, bo myślę, że jest to mimo wszystko punkt warty tutaj, że tak powiem, poszerzenia. To było ósemka za blok była, pamiętam. O. I ósemka była, ale poszły przepisy, sesje resocjalizacyjne i cała reszta, więc... Lipa. Nie ma lipy. Czekajcie, kto to mówi, że nie ma lipy? Jezu, pamiętacie, kto to był? O, jest Burnejka, właśnie. Teraz tak mi się skojarzyło. Zauważam, że dużo tekstów takich, powiedzmy, kultowych przypomina się człowiekowi najczęściej, kiedy grzebie jakieś rzeczy takie z dupy dosłownie i tego typu rzeczy dopiero jakby patrzeć w takim momencie przychodzą takie stare teksty, które o, kabel od laptopa się pod gierami łapie, takie rzeczy się przypominają wtedy. Tutaj mamy ile? Nagroda za wcześniejsze zwolnienie i te komponenty sheet copper. Znaczy, co on mi jest? On mi jest po nic. On mi jest tak naprawdę po nic, bo no... Nie wiem, z powodu, że on będzie, nie będzie mi się żyło lepiej, tak? No tak, tu jest... Aha, no tak, tutaj też od razu będzie, jak trzeba. Teraz tak, jak to się zamknie, chcę sprawdzić, czy to jest szczelne. Jeżeli to jest szczelny budynek, to byłoby wspaniał. Tutaj będzie 20 tysięcy na sam budynek. Za sam budynek tutaj kantyny. Potem dwa razy tyle gdzieś na wydekorowanie tego. I tak, tutaj już jest kolejny magazyn, kolejny ten. Kolejny, no szybko, generator. No tutaj czego brakuje? Podkop? Jeśli ktoś tam tylko podkopie, nie? No i co teraz z tym blokiem tu jest? On się wybuduje, czy nie? Dobra. No. No to coś się zburało, nie? Tak ewidentnie. Ale dobra, już tutaj ktoś idzie poprawić to może. Worker, tak. Building frame. No, tutaj się w tym miejscu coś skopało. Po prostu. Za 2 godziny przyjedzie 10 Sowietów. Gang. Personel 1 sztuka. O. Bunt. Żołnierza straciliśmy. No, trochę. Trochę strat było. W ludziach. 40 śmierci, ale to w przypadku jakiegokolwiek tutaj buntu to nie jest nic nienaturalnego. Okej, to jest brak dostępu. Czyli tak na dobrą sprawę, tutaj mamy
Teraz blok już kompletny, zamknięty. No i okej. No i tak. Tu jest Riot Territory, tak? No i oczywiście po takim zajściu trzeba będzie... trzeba będzie na pewno uzupełnić personel, to raz, ale dwa. Tutaj zróbmy taką rzecz. I tutaj tak samo. Dwa shotguny na ten teren. I tu przedłużymy to. I też tutaj dołożymy po strzelbie. Jeszcze jednej. No dobrze, ale dlaczego ogólnie jest taki wysoki poziom? Aha, bo gangi pewnie się tutaj... Wyrzucamy ich stąd, nie ma opcji. Nie ma opcji, że będzie ktoś tutaj zarabiał na tym. Trzebujemy zwiększyć ilość zwykłych, takich pionowych pracowników, że tak powiem, i wtedy damy radę sobie z nimi radę bez najmniejszego problemu. Deployment. Ok, stąd ich wykopiemy po prostu i tyle. Ogólnie nie wiem tylko, dlaczego ten blok jest określony mianem zamkniętego. Aha, może dlatego drzwi są tutaj na... popsute. Nie wiem. No okej, no to jest rzecz, którą musimy tu ogarnąć. Nie wiem, dobra. Zróbmy to na razie tak. 25 panów więcej. Pięć śmierci w dobę. Okej. Nie no, spoko, żaden problem to nie będzie, nie? Co to będzie za problem? Mniej niż 5 śmierci, nie? Nie licząc tego, że ogólnie rzecz biorąc to jest praktycznie chyba niemożliwe już. To będzie gitara, nie? Strzelby mieli. Aha. A to w sumie pewnie podczas bójki się coś wywiązało, że zdobyli sprzęt. I to jest najbardziej prawdopodobna wersja. Tylko że tutaj ten blok. Nie wiem, zdemontujmy je na przykład. Nie, no da się tu wejść do tego bloku. No, naprawił się blok, okej. Ale nie wiem, właśnie tam jakiś bug był dziwny, nie mogliśmy go... w sumie na dobrą sprawę... w żaden sposób tutaj wyplenić. Tutaj tak.
Tu są jeszcze. I tu są. No i dobrze. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj więcej ogólnie śmierci w ciągu dnia dzisiejszego przynajmniej. Bo będzie ciężko. Może być naprawdę ciężko. No, ci znowu tutaj coś próbują. Tak, może ze względu na to, że na razie będziemy ich wyrzucali stąd, to ograniczmy się z ilością walk. Tak, będziemy mieli wtedy, mogli mieć wtedy duże problemy. I wyłączmy Free Fire. Bo to może być naprawdę... Oczywiście następnego dnia to jak najbardziej wróci... Wróci stary reżim, ale... Teraz trzeba pokazać dyrektorowi, że... No oni tu będą cały czas podjudzać jedni drugich do walk. W sumie nie wiem jak to tutaj zatrzymać, żeby oni się trochę uspokoili. Może potrzeba więcej personelu medycznego. Spróbujmy w ten sposób. No i zobaczmy jak to będzie szło. Zobaczmy jak to teraz poleci. Albo będę im robił codzienne trzepanie cel przez 2-3 doby, 4 może. I po prostu wyciągniemy wszystko co się da, są kontrabandę. No. Perimeter wall'e. Postawimy drugi na przykład rząd tutaj. Drugi rząd ogrodzenia. Coś takiego zrobimy. Raz, dwa, trzy. No to. No i zrobimy coś takiego na przykład i tutaj zrobimy tylko... A nie, tu jest w sumie personel z door gdzieś. A przynajmniej był. A no to był. Dobra. Jakbyśmy mogli to podłączyć. O, tutaj na przykład to podłączymy od tej strony. W sumie nie, no na eksport to może każdy, ale ten wewnętrzny płot to zamkniemy równo. No i dobrze, i tak, jest noc, tak? No to co? Shakedown. I włączamy oczywiście ogień ostry ze względu na to, że no już się uspokoiło. Tak, że będzie dobrze. A jak nie będzie komuś zdarzyć się coś zrobić, to i tak dostanie przez łeb. No cóż, no z kontrabandą niestety trochę się zaniedbałem. Ale... Myślę, że to jest wszystko do nadrobienia.
jakieś wykopy śmieszne pozostały. Dobra, niech to tam się zrobi. No i to będzie staff only area. Więc nie ma też co tu się... Może tak powiem, grupować. To tak to zdemontujemy. Stawimy tu wooden wall. A tutaj zrobimy przejścia. I tu nie będzie miał nikt wstępu poza naszymi. O właśnie, i ci na ogół jak zdejmują koszulki ciapaciaki jedne, no to wiesz, że coś się dzieje. O, uda nam się ich stąd wykurzyć. Jest ok. No i tak w sumie myślałem, że ten blok ruszymy. Okazuje się, że niespecjalnie to wygląda. Żebyśmy w tym odcinku coś mieli ruszyć. Dobra, zróbmy tutaj ten ogród może do końca. W ten sposób. No oczywiście tutaj przedłużmy to. Tutaj też pozmieniajmy to trochę. O nie, ten ogród jest nieszczerzony. O. A, no niestety. Wyszliśmy 2 do 0. Są okrutnie agresywni teraz w stosunku do jakiejkolwiek tej współpracy. Nie ma po prostu możliwości nawet nakłonienia ich do jakiejkolwiek. Dobra, wiecie co, zrobimy tak. Zamkniemy transport Sowietów. Albo w sumie miało być Sowietów też sporo, więc niech będzie i tak. Tyle, że będziemy mieli z nimi coraz większe problemy. Między innymi ze względu na te powstania. Ale może dzięki temu ich trochę, że tak powiem, uszczuplimy ich ilość. Jezus, co to było? Free time, tak? No to shakedown time. No to były chyba drzewa. No, drzewa dochodziły. Albo nie, dobra. Niech się pójdą najeść jeszcze. O, nie zdążyliście, trudno. Na pewno te kilka bloków tutaj się nie najadło, więc... Trudno, pech. Tyle mnie to obchodzi, to nic w chwili obecnej. Zobaczmy, jak tutaj logistyka gangu wygląda. 31 członków, kurde no. Dwóch liderów mamy, tak na dobrą sprawę. W tej chwili... O, jeszcze dużo, paszowa. Zieloni i niebiescy mają przywódcę. To jest duży problem. Także trzeba coś z tym zrobić, żeby to wszystko zadziałało. Trzeba coś z tym zrobić w miarę szybko. No.
Spróbuj się być dzisiaj. Nie trzepiemy im cel. Nie. No to oczywiście wszyscy mają, nie mają żadnych problemów, nie? Może im zabierzemy trochę z czasu wolnego. 5 godzin. I tak narzekają. Ale nie, wiecie co? Zróbmy im coś takiego. Zabierzmy im godzinę z czasu wolnego na rzecz pracy. Rano jedzenie, oczywiście, tak, i potem śniadanie, godzina czasu wolnego i potem będzie możliwość zjedzenia czegoś. Myślę, że to będzie dobra opcja. No trzeba ich trochę przycisnąć, zmęczyć ich. Może im odetniemy w ogóle ciepłą wodę. Możemy im też tak na dobrą sprawę odciąć ciepłą wodę z bloków więziennych. O. To brzmi jak plan. No zobaczymy, jeżeli się nie będą poprawiać, no to zrobimy po prostu taki trochę inny, że tak powiem, sposób zaprowadzenia porządku. Gang, no, standard. Straty w ludziach żadne, przez wieżę strażniczą, która tutaj ładnie wszystkich powycinała. Ja się zapytam, a jaki to był gang? O, czerwoni. No jak mi przykro. Cztery osoby stracili. Jeżeli oglądaliście film 13 dzielnica, no to na przykład mi się bardzo zaczyna kojarzyć teraz. Właśnie z tego typu zagrywkami. Okej, 80 więźniów jest wykształconych tutaj do działań w fabrykach. No nie działa to jednak tak akurat super, jakby miało, ale... Dobre jest to, że już nie mają przynajmniej broni więźniowie. Jeżeli więźniowie jeszcze by teraz dostali dodatkowo broń, to już byśmy byli w czarnej dupie w Guadalupe. Dobra, tymczasem zróbmy tutaj te dwa bloki. Żeby nie było problemu. Cyk. Bum. Okej. I tak. Na pewno damy radę tutaj to sobie wszystko zaplanować. Tylko nie pamiętam, czy... Tak na dobrą sprawę, czy ja miałem tutaj uzupełnienie zrobione na zasadzie braku patroli. Bo chyba rur tu nie rozkładaliśmy, więc... No, rury tu są żadne nierozłożone, więc trzeba to... Ale w sumie fajne, że teraz widzimy też tutaj, jeżeli chodzi o ilość tego. Tylko czy to 6 tysięcy nam starczy na rury? To jest ciekawostka teraz. No, no powinno być okej. Teraz tak, kocioł oczywiście, jeden tu. Czwarty. I teraz tak. Tutaj będziemy to ciągnąć w tą stronę. Tą. Tą. I tak. Okej, okay. Miejmy nadzieję, że nam styknie. Dobra. Bloki będą na pewno podłączone do prądu. W sumie bloki tu połączmy takim sposobem. I... Łyknie. Łyknęło. I tak, tutaj będą na toaletach potrzebne. To tutaj do jednej podepniemy. A tu na pewno będzie potrzebny nam kolejny rurociąg.
I teraz tak, pytanie. No, prawie. Jest wszystko? Dobra, jest wszystko poza kaloryferami. I pytanie teraz takie. Raz, dwa, trzy. No i oczywiście trzeba tam oddelegować strasznie. No ale to już jest. I to nie był członek gangu. To mnie trochę martwi, bo jednak jeżeli mają umierać, to wolałbym, żeby to była eksterminacja członków gangu, bo oni są, jakby to powiedzieć, mimo wszystko trochę większą grupą taką ryzyka dla nas, tak? Więc no... I odłożenie drugich 60 tysięcy na ten kawałek będzie też sukcesem. A na pewno potrwa to trochę czasu, ale myślę, że dam radę to zrobić. No i tak. Skończą pracę, to oczywiście klasyczny shakedown. No, jak to wygląda w pracy? No dobrze. Fajne jest to, że jak weźmiemy logistykę, to widzimy, ile osób na przykład tu pracuje na piłach. Mamy też wymiar, że tu są dwie osoby na piłę na przykład. No i fajnie, fajnie, bo to carpentry mimo wszystko daje nam dosyć solidne profity. Na pewno mamy większe możliwości zarobienia na carpentry niż na... Bo zobaczcie, tak naprawdę z 50 robimy 400 dolarów. Oj, męczą, męczą tutaj to. Tylko dobrze, że atakują akurat punkt, w którym jest wieżyczka ta strażnicza i ona daje radę tutaj to okiełznać trochę. No mimo wszystko, gdyby tamtej wieży strażniczej nie było, to myślę, że byłoby wiele trudniejsze do ogarnięcia. Dobrze, teraz tak, kasa tutaj będzie się zgadzać. Z tych dwóch ciężarówek będzie dużo pieniędzy. Dobra. No, ładny eksport, ładny. A teraz niech tylko pójdą spać, to zrobimy im klasyczny shakedown po kolacji. Dobra. Uuu, już padły strzały. Oni nie zdążyli dobrze wejść tam, wyjść z kantyny, już padały strzały. Kurczę, dalej mamy duży ubytek rzeczy z warsztatów. Bardzo duży. Nie powinien aż taki duży być. Okej, to zróbmy może to w ten sposób. Aha, tylko teraz też nie mamy pieniędzy na to. Trochę krucho mamy z funduszami. No ale zaraz to wszystko tutaj uporządkujemy. Tylko te bloki się wybudują i to tam wszystko zrobimy. No, musimy zainwestować w polepszenie tutaj sytuacji i wynoszenia rzeczy. Window 14 tysięcy. No. Trzy śmierci, pięć śmierci, w tym trzy osoby z personelu, niedobrze. Czy ja mam się naprawdę skusić do tego, żeby mieć więcej straży tutaj? Na każdy blok po trzy osoby. Z przeszkoleniem. No proszę was, to już są duże ilości, naprawdę. Osób potrzebnych tutaj do zachowania porządku. O, autozapis, dobra. No, gangi zaczynają nam naprawdę teraz tutaj dopiekać i to mocno. Prawda jest taka, że gdyby gangów nie było, no to nie byłoby też takich problemów, ale... No ale, no sorry, przyznajmy się, no nie gramy pierwszy raz w Prizona, nie? Niech będzie trochę większe te utrudnienie.
Dobra, już tak, jakieś rzeczy zostały takie. Albo tu, albo tutaj to olewamy. Dobra, moi mili, w tym miejscu dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!